Było cymbalistów wielu, ale żaden nie śmiał. Jest to dość, dość. Było wiele K filmów, wiele beznadziejnych, ale takiego badziwia, jakim jest kolejny 365 dni, no to szukać ze świecą, z gromnicą, K z czymkolwiek. Are you back, baby girl? Wiele osób mówi y, obejrzałem, żebyście wy nie musieli. Nie w d to mam. Ja celowo obejrzałem ten film z Zobaczę o czym to jest. I tutaj już uwaga jedna, a nie znam ani książek, Blanki, ani nie znam poprzednich filmów, więc to jest dopiero pierwsze moje podejście do tegoż arcyciekawego cyklu. Chciałem powiedzieć, ubawiłem się niezmiernie. No ale tak, to jest gdzieś tak, że mniej więcej mamy taki film jak Reckenstein. Gdzieś tutaj, co nie? Potem mamy gdzieś y The Room, Tomiego Wizo. A ten film. O porusował mi podłogę w piwnicy. To jest jakaś niewypowiedziana masakra. Tego się k***a oglądać nie da. Tak się zastanawiałem. Mówię do mojej kobiety, słuchaj, muszę obejrzeć ten film, no bo rzeczywiście ludzie mówią, że ludzie chcą pytać, dopytujesz się cały czas, czy, czy zrobisz, czy zrobisz. Mówię, a k***a obejrzę, zobaczę, nie? I mówię do niej tak, słuchaj, czy ja, ja dam radę ten film obejrzeć na trzeźwo? Ona mówi, no nie ma k***a. Ja mówię, słuchaj, ja spróbuję, spróbuję tak z 10 minut, bo nie wytrzymasz. Słuchaj, 9 minut, 56 sekund. Zapoznałem telewizor i mówię. Nie da rady, muszę się napić. Zacznę może od fabuły. <laughs> od czego k Przecież w tym filmie fabuły nie ma. Mamy małżeństwo, które przechodzi kryzys swój. No i tyle. I tyle. Po drodze tam kobieta z kim się tylko może normalnie to idzie do łóżka. On właściwie też. Ona myśli, że on to nie on. Że on to jest kochanek, a kochanek to jest on. Potem oni są razem i się całują. Potem ona myśli ten film nie działa jako fabularny i nie działa też jako pornol. Tak się zastanawiam. O ch**u Ale dobra, dobra. Po kolei. Spokojnie. Zacznijmy od rzeczy oczywistych. Zacząłem oglądać ten film. Mówię, ale z***. Dzieciak, ten film jest pięknie nakręcony. I to się zgadza, bo plenery są w... super fajne. Oglądam, mówię, ale rzeczywiście pięknie to przedstawili, pięknie pokazali. Kolory, o to rzeczywiście jest super. No ale po pięciu minutach stajemy cały czas to samo, to samo, to samo, jeb, jeb, jeb. normalnie jak, jak gołota z, z Mike Tysonem, wiadomo od razu, koszmar po prostu. I po kilku minutach stajemy się, ależ tego jest za dużo, przecież to po prostu aż łepry i aż nas bazakra. Ale stwierdzili, że będzie dobrze, będzie fajnie, bo jeżeli oczywiście mówią o sprawach technicznych, dali nam slow -mo. W tym filmie jest tak dużo slow-mo, że jeszcze jedno, a zacząłbym cofać się do przeszłości. Naprawdę, wszystko w ogóle jest, jest masakrycznie. Abstrahując do tego, że film jest źle zmontowany. Trwa godzina 53. I nie, 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 nie chodzi mi o to, że ten film jest za długi o godzinę 53. On jest za długi, jest źle zmontowany. Mamy kobietki, wsiadają do auta i normalnie w tym momencie masz ciach, drogę i jadą. Oto jeszcze wsiada, wsiada do auta yy, szofer. Mamy pokazane auto. Odjazd oh, ładny, piękny, pokaz na plenery I takich scen jest mnóstwo i to sprawia, że ten film Gdyby miał, on ma godzinę 53, ale gdyby miał powiedzmy koło godziny 20, to może było w porządku, ale domyślam się, że były kontrakty, że Barbara Białowąc, a bardziej właściwie Maciej Kawulski, bo on jest producentem, to ten facet od KSW, gdzie tam y, Pudzian nad***ł Najmana, Najman potem przegrał y, z, grając w skoczki z, z Reksiem, czy coś takiego po prostu, ale ten wziął i wziął i e, produkował to i może tam był jakiś kontrakt, słuchaj, musimy pokazać to auto przez tyle i tyle sekund, bo inaczej w***. Dostaniemy od, od, od dillera, albo się może okazać, że inaczej No po prostu masakra. To jest k wiedza elementarna, którą każdy uczestnik AKF-u, czyli amatorskiego klubu filmowego szwank amatorskiego pod ka wie, zna. A oni w tym filmie nawet nie wiedzą? Nie, wróć, oni nie wią nawet tego jak to jest zrobione. Film jest źle zmontowany, dźwięk jest to Piosenki to jest w ogóle normalnie, jak, jak nieraz dostajesz ścieżkę dźwiękową, prawda, z filmu. O załóżmy, y, Titanic, tak? Masz tą piosenkę Celine Dion i tam poza tym jakieś tam inne orkiestra, gra trąby, coś tam na p. w puzzle jest zajebiście, się, a tutaj piosenka godzi piosenkę. Normalnie tak się czułem, mówię, co to k jest? Czy to jest teledysk? Czy ja jestem na koncercie BTS? O co tutaj chodzi? Po prostu to się nie da oglądać, więc to technicznie ten film jest. Zrobiony beznadziejnie. Dodatkowo to nie jest film dla. Oni stwierdzili, że ty jesteś. Jesteś głupi, jesteś głupia, jesteś totalnym niełukiem, nie masz w ogóle pojęcia o niczym, nie wiesz co to jest A, B, C, D i jesteś. Bo jeżeli mamy scenę i bohaterka ma dylemat, czy się ze swoim hopem, czy ma tutaj kochanka, czy jednak temu. No to puszczają piosenkę i w niej jest tekst typu Jeżeli masz dylemat, to się zostanę. Co to jest? Jak to się w ogóle ogląda? To to, to jest dla... To jest grafomania w najczystszym wydaniu. Pani Barbaro, niech się pani w łeb... Prawda, wróć. Baranka w sosnę. O, a bo jak mówił ten Najman, że tam weź se rozbieg i, i coś tam, może się nie potkniesz, może się nie zabije. Pani Barbaro, ja Dziękuję, bo kolejne 365 dni, pieśni... oh, this is game over. Game over, baby girl. Game over. Mało ci tego? Proszę bardzo. Kobietki stwierdzają, idziemy na imprezę, elegancko, miniówki, no wiadomo, ciepło, Sycylia, Portugalia, te klimaty wbijają na ten, wbijają gdzieś tam, bujają, elegancko tańczą, tańczą, wraca do domu z hopem, a ten elegancko, kominek, rozpalony. No jak, żeby inaczej? To mamy czerwiec, lipiec, plus 30, właśnie to jest Sycylia, plus 40 stopni osyku. Kominek, kolego, normalnie. skończy normalnie, idź, idź, na luzaku. Tu mam jeszcze napisane, że kiedy ona się waha, jednak kochanek, czy jednak husband, czy jednak mąż, ich angielski jest przecudny. Tak przecudny, że ja stwierdziłem, ja nie mogę tego filmu oglądać w oryginale, czyli po angielsku. I włączyłem sobie angielskie napisy, żeby cokolwiek zrozumieć, co oni tam. I włączyłem sobie, i kiedy ona się zastanawia, czy ten, czy ten, czy, czy diabłek, czy aniołek, jej pyselkę Kill this love. Rozumiesz? Ogarniasz to! Przecież to jest k takie nieporozumienie, że oni w tym filmie y mówią: Dobra, jeżeli może nie zrozumiałeś, jeżeli dla ciebie korona królów to jest zbyt dużo, jeżeli klan, nie ogarniasz klan, nie wiesz, czy y dzieciaki, dzieciaki, Rysia, umówi już rączki, to my ci powiemy, bo inaczej to zginiesz. No, ten film jest tak. Zły, że naprawdę. Dobra, dalej Lincoln, dalej. Jeżeli chodzi o o fabułę, tutaj jak mówiłem wcześniej, no jej tutaj nie ma. Jakaś tam jest, ale tak, pokażemy, zrobimy w ten sposób, że niby fabuła, ale pokażemy tutaj dużo seksu, ale ten film nie działa. Jako film dla dorosłych, no to nie działa, bo on nie pokazuje to, czego powinien. A uwierz mi, kilka filmów z cyklu Gorące Wargi" 18, albo y, Szybkie Ferrari Czerwone, niekoniecznie Zielone, czy jakoś tak, widziałem, więc o co chodzi. Więc taki dla dorosłych ten film nie działa. Jako akcyjniak, jako dramat, jako robotnik, no to też nie działa, to jest po prostu słabiutkie, to jest delikatnie mówię, masakryczne. W ogóle jest jedna scena, kiedy, te, kiedy jej e, kochanek wyznaje jej miłość i tak on mówi, że I will never give you up. I will never let you down. Ja mówię. No, on cytuje Rick Astley'a. Ja. On normalnie zaraz wyskoczy w tym. Typu... Nie <laughs> będzie bujał normalnie. Cześć, to jest tak, te dialogi są tak pięknie napisane, naprawdę. Coś pięknego no, no, Nobel. Oscar, naprawdę nikę, od razu wszystko się trafi. Dobra, było fabuletnie, było o sprawach technicznych. Pora się zająć moją ulubioną, czyli aktorstwem. I to będzie bardzo szybko, ponieważ to aktorstwo w tym filmie nie występuje. No dobra, może. Rodzice Laury pojawiają się w filmie przez 3,5 sekundy. Może oni dają radę. Ale poza tym nasza główna bohaterka. ojojojo, to jest po prostu jest po prostu masakra. Tutaj się nic nie zgadza. Kelner w pewnym momencie przychodzi i zbiera tacę, i on jest najbardziej, najciekawszą postacią. Najlepszym aktorem, który w tym filmie występuje. Bo rzeczywiście przyszedł, tacę i poszedł sobie. i go Zrobił to, co miał zrobić. A ona. Aaaa. A... A... O nie! Mam dylemat. Co ja zrobię. ohoho... ho! Dokładnie. Jeżeli to podoba Ci się moje wyznanie aktorskie, moja gra, to w tym filmie to jest dokładnie to, co. Co dostaniesz, czego oczekujesz? Jeżeli myślisz, że w tym filmie będą pikne kobitki, no to ich nie dostaniesz. Są brzydkie jak noc. Jedna jest tak brzydka, że wygląda jak ten Górniak. Rozumiesz? Normalnie te wszystkie wary, jak wary jak glody, wszystkie wyglądają normalnie jedna w drugą. I to jest przekleństwo, bo oglądałem to na telewizorze 4K to jest, okazało się, że stary. Trzeba ubić jakiegoś starego rubina na korbę, normalnie czarno-białego. Może wtedy to by wyglądało. Ale tak to, no naprawdę, to nie jest dobre. Jeżeli spodziewasz się że dostaniesz do no, jakichś pięknych dżentelmenów, no bo mamy rzeczywiście dwóch pięknych dżentelmenów, ale jeżeli chcesz coś więcej, jakiegoś hydraulika, bo wiadomo, ja, no, że film od występuje, no to nie, dostaniesz Mario albo Luigi, przyjdzie normalnie i zrobi Hello, my friend! Ey. I tak się zastanawiałem, czy jest coś fajnego na temat tego filmu, co mogę powiedzieć? No nieba, no nieba, no plenery są ładne, no ale nie po to oglądamy film, żeby były plenery dobre. W końcu jest, jest dźwięk w miarę sensowny w polskim filmie, a to to rzeczywiście do no też jest plus. Ale czy jest coś, coś fajnego, że na przykład ten film działa mm, jako opowieść, jako przestroga, na przykład, albo film dydaktyczny, film edukacyjny dla dorosłych, czego nie robi, żeby się małżeństwo nie rozp, bo inaczej będzie klops, że będzie super. No nie. No nie, tutaj w tym filmie się nie zgadza nic i tak jak już mówiłem wcześniej, widziałem już już Rekinsteina, widziałem już The Room, czyli Pokój Tomiego Uizo, widziałem wiele złych filmów. Więcej powiem na festiwalach filmów amatorskich, widziałem takie klopsy, że k się nie da nawet na ten temat nic powiedzieć. Ale one wszystkie były bo to lepsze niż kolejne 365 dni. W ogóle co to za tytuł? Kolejne 365 dni. Za dwa miesiące będzie kolejny, czy za 65 dni, kolejny, czy za 65 dni, kolejny. Tego filmu y, nie polecam nikomu. Odradzam, po prostu odradzam. I nie to, że oparł skruch, <laughs> powiedział, <nią> odradzam <laughs> go, więc nie by, idę obejrzeć. Nie, 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 nie nie mówię że na zasadzie. Odradzam, więc i zobacz, nie odradzam. Naprawdę, jeżeli jest, dla ciebie jest ważne zdrowie psychiczne. Jeżeli nie chcę, żeby ci. Y, <laughs> jeżeli, żeby ci palma nie strzeliła, stary, to sobie daruj ten film, naprawdę daruj sobie ten film, bo chyba już dawno nie dawałem, iść, że w ogóle kiedykolwiek daje pałę, jak najbardziej, jeden na 10 i mam nadzieję, że to się skończy, aczkolwiek niestety domyślam się, że nie, ponieważ no, jako, że mieszkam w Irlandii, mówię a sprawdzę, czy i role oglądają ten film i w top dziesięć <laughs> jest w top dziesięć najchętniej oglądanych filmów na Netflixie minionego tygodnia a że film wyszedł tydzień temu, to oznacza, że jakiś jeden to drugi, no chyba że Irlandczyk przyszedł wziął tam b***u. jednego, drugiego, trzeciego Guinnessa Uuu. potem poprawił jeszcze pięć małyski tak what, what, what the fuck? am I watching mate i może jakoś tak to było, bo inaczej tego nie ogarniam dlatego daruj sobie, naprawdę daruj sobie w ogóle, tak jak już w wcześniej, jeżeli lubisz takie rzeczy jak najbardziej łapę, daj suba włącz dzwona, będę zadowolony, bo niestety takie piękne filmy tak patrzę, tutaj jeszcze coś, coś mam napisane, ale na szczęście nie, na szczęście nie, dlatego chciałbym powiedzieć, nie będę więcej oglądał 465 yy, dni, ale coś tak czuję w kościach, że chyba mi się wydaje, że chyba nadrobię dwa poprzednie filmy, nie znam poprzednich filmów, może były, a może były jakieś ukryte wątki? Które pojawiły się w pierwszym i drugim filmie, a tutaj normalnie bez znajomości tego nie widziałeś. Nie? Może to nie jest tak jak na przykład w Marvelu, że nie musisz znać tego, nie musisz znać tego, a ogarniasz klimat. Może może ja powinienem przeczytać trzy książki, obejrzeć dwa poprzednie filmy, i może wtedy to by się było dla mnie wszystko zrozumiałe. A nie ma takiej opcji. Nie doczekanie. Cytując y, czarka pazure z filmu nieśmiesznego... ja to. Stary. Powiem tak. To, że ja sobie jeszcze wszystkich włosów nie wyrwałem, to jest. cud. A dodatkowo w ogóle te. Ten jej kochanek naczo, On jest twardziel, on jest twardziel. On jest taki twardy, że parkuje autem na miejscu dla rowerzystów. Ogarniasz to? Jeżeli nie, to sobie zobacz, naprawdę. On jest twardym trzeba być, a nie miętkim. Po prostu jakaś masakra. Tę, jak i pozostałe, oczywiście brudzgany arcydzieł zmontował Lincoln. Nam na końcu będzie dla niego link. A w ogóle zauważyłem w ogóle, bo oni tak stwierdzili: No dobra, damy dużo lokalizacji, fajny jakieś plażo, ocean. I w jednej na przykład ze scen mamy szeks na plaży. <śmiech> <śmiech> Baby girl. <A! śmiech> I know, I know, alone. Tak się no wiem, ale po co? Po co na plaży ten piasek wchodzi tu i tam przez Trzeba potem wziąć jakiś tawot, normalnie smar, smarować się, żeby nieprzyjemne, nieprzyjemne. Wszyscy, którzy byli na plaży dokładnie wiedzą o co chodzi. A słuchaj, jeżeli lubisz mimo wszystko, jeżeli kochasz takie bluzgane, bluzgane, bluzgane recenzje, to sprawdź tutaj tę playlistę, bo naprawdę tam takich k***wa recenzji niestety jest całe mnóstwo.